W piątek 18 kwietnia witam Państwa Marcin Glapiek, zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu posiedzenie zarządu KIGO, finał play-off. Siedemnastego kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Tomasz Uciński, prezydent Ryszard Brejza oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Kuźmiński. W czasie posiedzenia prezydent Inowrocławia został uhonorowany złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za skuteczną walkę o zmianę przepisów z zakresu zamówień publicznych. Dalsza część posiedzenia dotyczyła możliwości wprowadzenia bezprzetargowego zlecania przez gminy realizacji zadania własnego, jakim jest gospodarka odpadami, własnym spółkom komunalnym. Spotkanie dotyczyło samorządowego modelu gospodarki odpadami. W zasadzie jako izba prezentujemy ten model od 10 lat. Obecne przepisy trochę urynkowiły odpad i specjalnie zbyt mocno urynkowiły system odbioru odpadów. Tutaj orędownikiem takiego samorządowego modelu gospodarki odpadami w Polsce jest pan prezydent Brejza i wspieramy go w tych działaniach, konkretnie w działaniach pozwalających podmiotom wewnętrznym, czyli w których gmina jest właścicielem, zlecać bezprzetargowo usługi odbioru odpadów, odbioru selektywnie zebranych odpadów. Wspomniany system gospodarki odpadami istnieje we wszystkich innych dziedzinach gospodarki komunalnej i funkcjonuje z powodzeniem w innych krajach Unii Europejskiej. 16 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej odbył się finał trzeciej rundy play-off, w którym wystąpił zespół KSK Notecz-Inowrocław. Koszykarze KSK Notecz-Inowrocław w znakomitym stylu pokonali w środę Legię Warszawa 79-59 i wyrównali stan rywalizacji w finale koszykarskiej drugiej ligi na 1-1. Najskuteczniejszy w naszym zespole był Grzegorz Jankowski, zdobywca 22 punktów, który trafił aż 5 razy za 3 punkty. Zgadzam się. W najważniejszym momencie pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który walczy do końca. Tak było zawsze od początku sezonu i dzisiaj przy stanie 1-0 do Legii pokazaliśmy, że nie oddamy tych finałów i walczymy dalej. Jedziemy do Warszawy oczywiście po zwycięstwo. 17 punktów i 12 zbiórek to dorobek Mikołaja Groda, a Karol Michałek zebrał 14 piłek i zdobył 9 punktów. Decydujący trzeci mecz finału odbędzie się w Warszawie 26 lub 27 kwietnia. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dwudziestego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Biblioteka Miejska zaprasza na szereg zdarzeń z książką w tle. Między godziną 11 a 17 na Placu Klasztornym odbędzie się kiermasz taniej książki. W autobusach odtwarzane będą z audiobooków fragmenty literatury polskiej i zagranicznej, a o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie autorskie z Magdą Umer, piosenkarką, autorką tekstów, widowisk muzycznych, pisarką i poetką. 26 kwietnia w Parku Solankowym na terenie koło Muszli Koncertowej odbędzie się Festyn Papieski. W programie m.in. Koronka do Miłosierdzia Bożego, smakołyki kuchni regionalnej, kiermasz, koncerty zespołów Dezis i Góralska Chora i konkursy z nagrodami. Początek zdarzenia o godzinie 15. Inowrocław bierze udział w plebiscycie Ale się zmieniło, organizowanym przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, którego celem jest ukazanie skali zmian, jakie zaszły w ciągu 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej oraz prezentacja najciekawszych projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w każdym z regionów Polski. Internauci mogą głosować na jedną inwestycję w danym województwie. Głosowanie trwa do 29 kwietnia. Głosowanie na nasze miasto odbywa się poprzez stronę internetową. Marcin Glapiek, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem jest pani Aleksandra Smagała z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, koordynator projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.
współfinansowanego z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i ich Rodzinom. No właśnie, długa nazwa, ale też temat obszerny. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o tym projekcie, bo to ważny projekt i powinny osoby, które są pokrzywdzone przez jakieś przestępstwo, z niego korzystać. Ale może najpierw takie pytanie dotyczące tego, jak to się stało, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje ten projekt? Stało to się w ten sposób, że nasza koleżanka, obecnie wiceprzewodnicząca zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, pani Krystyna Miklas, szukając różnych ofert, weszła na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i tam znalazła ten projekt. Bardzo ją zainteresował ten projekt, napisała go i dlatego już od 2012 roku ten projekt realizujemy, w tej chwili już po raz trzeci. Tak, realizujemy ten projekt w tej chwili już po raz trzeci, ale warto zaznaczyć, że już udało się pomóc wielu osobom. Jaka to pomoc była? Ilu osobom udało się pomóc w tych wcześniejszych projektach? Była to pomoc psychologiczna, pomoc prawna, również była to pomoc rzeczowa, w szczególności na zwrot kosztu dojazdów klientów do specjalistów oraz na zakup leków, jak również zakup artykułów spożywczych. Takie krótkie dane statystyczne, to ja może powiem tak, że w 2012 roku ten projekt realizowaliśmy od lipca. Wtedy odbyły się 153 spotkania ze specjalistami, natomiast już w roku 2013 z pomocy skorzystały 273 osoby. Odbyło się 405 spotkań z psychologiem i 463 spotkania z prawnikiem. Myślę, że w tym roku osób skorzystających z naszej pomocy będzie więcej, tym bardziej, że poszerzyliśmy jakby punkty, w których udzielana jest ta pomoc. Mamy właśnie więcej punktów. W roku 2013 mieliśmy 4 punkty, natomiast już teraz mamy, oprócz siedziby głównej, mamy jeszcze 7 punktów. No właśnie. I teraz tak ogólnie, na jaką pomoc generalnie mogą liczyć osoby pokrzywdzone przestępstwem? Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą liczyć na pomoc specjalistyczną, znaczy pomoc psychologiczną, pomoc prawną, mogą liczyć na pomoc psychoterapeutyczną, mogą brać udział w mediacjach, jak również w grupach wsparcia. Są też takie bardzo konkretne pomoce związane z bonami żywnościowymi czy dopłatami czynszowymi? Tak, oprócz tego jest ta pomoc również ta materialna i właśnie jest to tak, pomoc na zakup artykułów spożywczych, na zakup odzieży, na zakup środków higienicznych, środków higieny osobistej, są możliwe dopłaty do czynszów. Nawet na sprzęt medyczny. Tak, na sprzęt medyczny, na sprzęt medyczny z wyjątkiem leków. Znaczy na zaopatrzenie ortopedyczne na przykład może być, na rehabilitację. To są te rzeczy materialne, które są dodatkowo zaoferowane przez rozporządzenie ministra. Jeśli chodzi o osoby świadczące pomoc, to w tym projekcie bierze udział 20 osób. Tak, razem bierze udział 20 osób, w tym jest 6 prawników, 6 psychologów, 1 mediator, 1 pedagog terapeuta, psychiatra, 2 pracowników pierwszego kontaktu, 2 księgowe i koordynator. Mówimy o tym całym projekcie, ale trzeba zaznaczyć, kto tak naprawdę może skorzystać z tego projektu. Osoby pokrzywdzone przestępstwem. O jakich przestępstwach tutaj mówimy? O jakich kategoriach? Przede wszystkim należy powiedzieć, że osoba pokrzywdzona przestępstwem jest to osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa. I takimi kategoriami przestępstw są na przykład przestępstwa przeciwko mieniu, rozboje, przywłaszczenia, uszkodzenia mienia, kradzieże, oszustwa, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, jak na przykład znęcanie się, uchylanie się od alimentów, zatrzymanie, uprowadzenie. Również są przestępstwa przeciwko wolności, handel ludźmi, pozbawienie wolności. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmują przede wszystkim bójki, pobicia, nieumyślne spowodowanie śmierci, jak również zabójstwa czy uszkodzenie ciała. Częstą formą przemocy jest przemoc domowa,
i tą formą przemocy obejmowane jest bardzo dużo właśnie naszych klientów. Jest przemoc domowa fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. I jest bardzo dużo przypadków krzywdzenia dzieci. I właśnie przy tych kategoriach przestępstw, jeżeli występują, to można zgłaszać się o pomoc do naszych specjalistów. Mhm. A z jakimi problemami już najczęściej przychodzą do Was osoby prosząc o pomoc? Przeważa właśnie przemoc domowa. I pomagacie wtedy? I pomagamy, specjaliści, psychologowie, prawnicy pomagają pisać wnioski, pisma, pozwy do sądów. Oczywiście chciałem powiedzieć, że ta wszelka pomoc dla naszych klientów jest bezpłatna. Tak, pewnie później widać wdzięczność chyba od tych osób, no udało im się pomóc. Na pewno, ponieważ no, tego typu usługi na rynku są drogie, ludzi na to nie stać i mają po prostu okazję pozałatwiać niektóre swoje sprawy. No właśnie. A proszę powiedzieć już tak praktycznie mówiąc o tej pomocy, co trzeba zrobić, żeby uzyskać taką pomoc? Najpierw trzeba się udać do Waszej siedziby. Można się udać osobiście do siedziby naszej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 11. To jest siedziba główna Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu w godzinach od 8 do 18 lub zadzwonić. Nasz numer telefonu to jest 52 355 93 40. Tam w godzinach od 8 do 18 przyjmuje pracownik pierwszego kontaktu, który umówi na spotkanie ze specjalistą. I wszystko krok po kroku już dalej będzie rozwiązywane. A proszę jeszcze wspomnieć o tych innych punktach, gdzie udzielacie pomocy, nie tylko w Inowrocławiu. Kolejnymi naszymi punktami to są tak, w powiecie mogileńskim Jeziora Wielkie, powiat bydgoski to jest Nowa Wieś Wielka, oraz Sicienko, gmina Inowrocław, jeszcze jest Skrusza Podlotowa i Gnojno, Rojewo, Żnin, no i nasza siedziba główna Inowrocław. Mhm. Jak długo będzie realizowany ten projekt? Projekt jest realizowany do 31 grudnia bieżącego roku. Jak najbardziej zachęcacie do tego, żeby korzystać z tej pomocy, bo pewnie niektórzy mają taką barierę lęku, żeby zgłosić się do Was o pomoc. No na pewno tak, w niektórych przypadkach na pewno tak jest, ale jeżeli ktoś już, jak Pan powiedział, tą barierę lęku przejdzie, to na kolejne spotkanie przychodzi już bardzo chętnie, bo na pewno widzi, że pomoc, którą uzyskał, jest pomocą skuteczną i warto z niej korzystać. Jeszcze raz przypomnijmy, jaka to pomoc, bo tutaj jest kilka kierunków. Pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, mediacje, grupy wsparcia. Mediacje, na czym to polega? Mediacje polegają na tym, że osoby, które są w związkach małżeńskich bądź też nie, a wystąpił w rodzinie konflikt, chcą ten konflikt rozwiązać w trybie pozasądowym, mogą zgłaszać się również do mediatorów i wtedy mediator, właściwie dwóch mediatorów, z tymi osobami prowadzą rozmowy i próbując doprowadzić do zgody, bądź też do jakichś ustępstw jednej ze stron. Mhm. Czy jakieś informacje szczegółowe można znaleźć gdzieś w internecie na temat tego projektu, na temat Waszej pomocy? Tak, my wysłaliśmy do wszystkich możliwych stacji, do mediów, do gazet informacje. Były to na online, różne strony internetowe. Również wszystkie instytucje pomocowe zostały powiadomione, jak ośrodki pomocy społecznej, sądy. Także uważam, że informacja została już rozpowszechniona w dość dobry sposób. Mhm. Myślałem, że macie jakąś własną stronę. Też mamy stronę internetową naszego komitetu. Mhm. Na inianie.pl też są takie obszerne informacje, można sprawdzić. No i najlepiej nie bać się po prostu uzyskać tej pomocy, najlepiej się do Was zgłosić. Dziękuję bardzo za wszelkie informacje na temat tego projektu. A moim Państwa gościem była Pani Aleksandra Smagała z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.